Cześć, witam Was. Na prośbę paru osób, moich widzów, postanowiłem zrobić unboxing S10 Plus, które dzisiaj otrzymałem z sieci T-Mobile. No i cóż, zobaczmy, co ciekawego jest w pudełeczku, które jest wymiarów dosyć dużych. Ciężkie jest pudełko, to jest pewne. Już sobie pozwoliłem tutaj przeciąć tą plombę. Otwieramy je w sposób następujący, czyli do góry. Trzeba uważać przy otwieraniu, bo może dół wypaść i tak jak na słynnym filmie z iPhone'em możemy nowy telefon stracić, więc Samsung znów zrobił te pudełka otwierane do góry. I otwieramy. Od tej strony mamy zrzuconą instrukcję bodajże, tam jeszcze nie zaglądałem, a tak mi się wydaje. Tak. Jakaś tam instrukcja jest. Książeczka, instrukcja. A. Mała instrukcja oraz ta śmieszna kujka, w którą trzeba użyć, żeby włożyć SIM-a i gniazdo wysunąć SIM-a. No dobrze, to na razie tego nie ruszamy. Złóżmy na bok. Mamy pacjenta. Żeby go delikatnie wyjąć, rzucimy go do tyłu. Jest to wersja biała, ale tak naprawdę ona biała nie jest, bo to jest taka biała perła. Jak sobie zobaczycie pod światło, o ile będzie tu dobrze widać. Mamy widok na aparacik. Przód. O, mnie też tam widać. Dokładnie tam nagrywam ja. Prezentuje się nieźle. Co mamy w pudełku? Odłóżmy go. Co mamy, dostajemy w pudełku? Tak. Ładowarkę, przejścióweczkę taką do gniazda dużego USB, tam gdzie się ładowarka wpina w gniazdo, w tym miejscu. Przepraszam, akurat odwrotnie, w ten deseń, tu. Ono służy na przykład do szybkiego kopiowania z telefonu do telefonu po kablu danych, jeśli chcemy sobie przenieść kompletny cały telefon z jednego Samsunga do drugiego, tego nowego, możemy użyć tej przejściówki i wtedy po kabelku leci to dosłownie migusiem. Dobra, mamy to. Ja go nie rozpakowałem wcześniej, także od razu mówię, nie wiem co gdzie jest. Będę wyciągał po kolei i sprawdzał. Ach, tu mamy kabelek do ładowarki, sprytnie schowany. Tak, coś tu jeszcze wypadło. Ach, jeszcze jest przejściówka. Pomimo wszystko, jeszcze dostaliśmy przejściówkę tą z tego starego gniazda. Gdyby ktoś miał kabel do ładowarki albo gdzieś tam do telefonu ładowania w samochodzie, to możemy też go użyć. No właśnie, to jest gniazdo USB typu C, ale jak ktoś takiego najnowszego nie ma, załóżmy, chce użyć kabelka do ładowania, to może sobie tej przejściówki CD użyć. Notabene ona, jeśli chcielibyśmy ją kupić w sklepie samą, to one całkiem nie są tanie, bo ostatnio potrzebowałem do S8 swojego, do samochodu i bodajże 15 zł kosztowała. No nieważne. Mamy to. Mamy tą przejściówkę, mamy to, mamy kabelek i jeszcze mamy słuchawki przewodowe oczywiście. Tam była jakaś promocja, jak S10 w plusie wchodziło chyba w T-Mobile'u właśnie, to można było dostać fajne słuchawki bezprzewodowe w zestawie jako dodatek, ale no ja się nie wyrobiłem, niestety miałem inne plany, inne pomysły, inne wydatki. Ach, widzicie. Człowiek dostaje trochę technologii i zaraz się gubi. Dokładnie. Czy
dostaliśmy jeszcze komplet gumek na małe uszy, większe uszy i średnie uszy. O. Każdy znajdzie coś dla siebie. Czyli to dostaliśmy w zestawie. Tu już więcej nic nie ma. Pudełko jest puste. Ok, super. Odłóżmy to, co nas nie interesuje już. Ale tak, ładowarki. To sobie odłożymy. Sam telefon. On jest w folii ochronnej z tyłu na boku i z przodu ma folię ochronną. Zobaczmy, co będzie, jak go będziemy musieli uruchomić. Dobra. Jeszcze przy okazji zrobimy porównanie wielkościowe, ale to za chwilę. Dobra. Zobaczymy, jak się nam coś tu załaduje do niego. Zaczynamy. Dobrze. Po polsku chcemy go. Łączenie siecią komórkową. No na razie karty SIM nie mamy. Co się na pierwszy rzut oka bardzo rzuca w oczy, to wycięcie na tą kamerę, która tutaj jest w ekranie. To o czym się tak Samsung chwalił długo. Zrobił cały ekran z wyciętą kamerą tylko. Na białym ekranie, powiem szczerze, wygląda to zajebiście. Kamera tak dobrze mi tej ostrości nie zbierze GoPro, bo nie jest aż tak dobra. GoPro chciałem nagrać, bo mi wygodniej. Natomiast, jak widzicie, ekran mamy w zasadzie kompletnie cały. Nie ma przedniej obudowy. Jest to już cały, kompletnie upchany ekran. Zagięty. No dobrze, pominijmy sobie to. Umowy licencyjne. Nie chcę wszystkich. I tutaj właśnie teraz powstaje to zapytanie telefonu, jak chciałbym przenieść wszystkie kontakty i dane z mojego telefonu. Mogę to zrobić bezprzewodowo, kablem z łączem USB i tym razem to pominąć. Na tym etapie fajnie byłoby już to zrobić, bo bym wolał tu mieć wszystko zrobione zgodnie z etapami. Przy okazji zobaczcie, jak wygląda S8 Plus, którego używam do tej pory. Pozwolę z tą kamerą troszkę podjechać wyżej. O. I wcale on nie jest taki duży, jak oni mówią. Na pewno widać różnicę w tym, że ekran, że on jest zdecydowanie bardziej taki prostokątny, a ósemka była bardziej zaokrąglona i widać bardziej, tak mi się wydaje, to przełamanie, które jest ekranu boczne. No nie będziemy teraz porównywać ósemki z dziesiątką, bo to są aż dwie generacje telefonu niżej. Pomimo, że dziewiątka bardzo podobna jest do ósemki, no ale to jakby mniejsza większość. Chciałbym teraz te dane sobie przegrać, więc wybaczcie, jeśli chwilkę teraz się rozłączę i włączę to przegrywanie danych. Tutaj trzeba sobie tą przejścióweczkę zapiąć. Tu zapodać USB. Ach, to on teraz dopiero chciałbym, żebym się połączył. Strasznie okropnie. O, nawiązanie połączenia. Zezwalam. No i tu już następuje nam transplantacja. On na razie sobie pobiera dane z ósemki, bo tu widać, że mamy informację, że połączono się z S10. O. Teraz mnie pyta, mamy 10,3 giga do przegrania, około 50 minut. Kontakty, wiadomości, aplikacje, ustawienia, ekran startowy, obrazy, filmy, dźwięki i dokumenty. Ja bym chciał, żeby on to wszystko zrobił. I jedziemy z koksem. Wybór wiadomości przesłanych. Wiadomości przesłane, które mam i wszystkie chciałbym.
wyszukiwanie sieci. No na razie tu sieci nie znajdziemy żadnej. Bo u mnie w pakamerze nie ma Wi-Fi. Użyj lokalizacji usługi Google. Zezwalaj na użytkowanie lokalizacji Twojego urządzenia. Nie chcę. Zezwalaj na skanowanie. Pokreślenie Wi-Fi. Nie chcę. Wysyłaj dane użytkowania dyagnostycznego. Nie chcę. Stawienie aktualizacji. Dobrze, akceptuję. Ochrona telefonu. Aktywuj funkcję ochrony telefonu, aby zapobiec. Dobrze. Odcisk, rozpoznawanie twarzy. Odcisk palców, symbol, kod PIN, hasło, nie teraz. No to sobie później zrobimy, teraz nie będziemy kodu konfigurować. Pomimo to. Pobieranie danych aplikacji. Polecane. O, to jest bardzo ważna opcja, według mnie, którą teraz tutaj możemy wykorzystać. Mianowicie to, co on by chciał, żeby pobrać przez Wi-Fi. Po co nam jakiś T-Mobile bankowy, nawigacja T-Mobile'a nie potrzebujemy, Tidala no nie używam, ale ściągnę i start, niech będzie. Hasło do Samsung account, pominąć to wszystko, mój safe, Galaxy Store, Matko Boska, Spotify, Bixby, a czy to można jakoś te Bixby usunąć, nie wiem, dobra, idziemy dalej. Gotowe. No dobrze, gotowe. Nie odłączaj kabla. Wow, uruchomił się. To świetnie. Pojedziemy trochę do góry. Zobaczcie sobie, jak ta kamerka fajnie się prezentuje. O, na tle. Teraz by wypadało gdzieś tam zerknąć, czy on to kopiuje. Tak, kopiowanie materiału. Tu jest zaznaczone. O, tak, kopiowanie materiałów z S8. Jest to według mnie super opcja. Pewnie wielu z Was tego używa i niepotrzebnie o tym gadam, ale według mnie jest to super opcja z uwagi na to, że nie trzeba nic kopiować i nic potem konfigurować. W zasadzie on przygrywa kompletny setup całego telefonu poprzedniego razem z pulpitem, z aplikacjami, ze wszystkim. Mam nadzieję, że to jakoś wyszło w ogóle, to nagranie. No, oby było dobrze, bo ja mam LED-owe oświetlenie tutaj u siebie w pakamerze. I widzę, że to odświeżanie nam się pokrywa trochę. No, zobaczymy, może będzie dobrze. Dobra. I co jeszcze w międzyczasie jeszcze zrobiłem? Bo z uwagi na to, że odebrałem telefon dzisiaj, a jestem takim troszkę pedantem, jeśli chodzi o pilnowanie tych telefonów, to do S8 miałem Spygena. Takiego silikonowego bumpera z tyłu. On już to prawda kolor zmienił od słońca, ale od razu pośpiesznie poleciałem do MediaMarktu zakupić, niestety nie dostałem, więc byłem w X-comie, w takim sklepie, nie wiem czy znacie, i dostałem Spygena do S10 Plus. O. On jest Spygen, także jak to nazywa, to nazywa. Też sobie od razu unboxing tego zrobimy. I w takim coverze mogę sobie jeździć. On trochę inaczej jest, bardziej twardy jest niż tamten, bo tamten jest taki mięciutki. No. Ten jest. No. Nie jest plastikowy, jest gumowy, ale ta guma jest dużo twardsza. Są nawet jeszcze na bumperze, coverze do telefonu jeszcze jest folia ochronna, czyli podwójnie się zabezpieczyli, żeby przypadkiem nie porysowało się to, co ma się porysować i nam telefon zabezpieczyć. No, no dobrze. I tak to zerwę. Tutaj jeszcze z Wami cały czas piszę na Instagramie. Przy okazji polecam każdemu, jeśli ktoś chce ze mną porozmawiać, być na bieżąco z tego, co robię. A czasami wrzucam jakieś fajne zdjęcia i inne newsy. To zapraszam na mój Instagram, który się pojawi gdzieś o tutaj, oraz na mojego Facebooka, którego wrzucę tutaj.
No i tam możecie ze mną się kontaktować, pisać wiadomości, na bieżąco być z informacjami tymi, co się dzieje u mnie na warsztacie, czy nie tylko. No w każdym bądź razie zachęcam do odwiedzenia mnie. Słuchajcie, wracając do telefonów, w międzyczasie sobie słuchawki już poskładałem. Przegrały mi się dane z mojego telefonu. Zobaczcie, że zabieram, ale musiałem odblokować okienko. O. I teraz możemy zrobić taki manewr w postaci starcia bezpośredniego. O. Okej. I wróciło nam wszystko to, co niby jest w tamtym. Możemy dodać sobie jeszcze jedno okienko, tak jak tutaj mamy. O. Teraz zobaczcie, jak to wygląda w przypadku, tu jeszcze oczywiście musimy sobie ustawić ostrości, siłę światła, dajmy tu i tu na maksa. Teraz mamy tak S10 plus, S8 plus. Chwila. Muszę mieć z tyłu ekran włączony, zabieram szmatkę. S10, S8. Jak coś się rzuca na pierwszy strzał, no to jak wysoko ekran tutaj nam aż wychodzi, bo jest duży, tu nam się kończy w tym miejscu, tam aż idzie do samej góry, do aparatu, dół jest tak samo, tutaj mamy tą linię czarną, gdzie widzimy koniec wyświetlacza, a tu jest on w zasadzie do samego końca. Grubości bardzo podobne. Nieznacznie, może nieznacznie cieńsze S10 jest. Nieznacznie cieńsze. Jeśli chodzi o masę, no to powiem szczerze, troszkę w ręku czuć bardziej dziesiątkę. Teraz tu przełożę rękę bliżej wam ekranu. O, tak wam pokażę. S10 plus S8 plus. Zobaczcie. No są niemalże identyczne, identycznej wysokości. Minimalnie szersza jest dziesiątka. Minimalnie szersza jest dziesiątka, bo to tak bym przyłożył tutaj na równi, to o, zobaczcie, ile jest szersza. Całe nic. Fajnie, czy się nie boję mieć tej dziesiątki w plusie, bo ona będzie pewnie tak ogromna, że się nie zmieści do kieszeni. No tak naprawdę oprócz tego, że ten ekran jest wykorzystany w całości na przodzie, no to tutaj nie odczujemy wielkiej różnicy, jeśli chodzi o gabaryt telefonu w kieszeni na przykład, nie? Bardziej to, że ten efekt nas będzie powalał, że wow, kurczę, ale masz wielki telefon, bo masz cały wyświetlacz, nie? A tutaj jednak tego wyświetlacza tak dobrze nie widać, mimo że jestem z S8 Plus naprawdę bardzo zadowolony. Także no, taki mój pierwszy unboxing. Ja się tym nie zajmuję na co dzień, więc sorry za amatorkę. Mam nadzieję, że komuś pomogło to, zobaczył. A jak ma jakiś dylemat, czy ten telefon dla niego nie będzie za duży, no to myślę, że nie, no bo mówię, ja wskakuję z S8 Plus i już czuję w ręku, że wcale nie jest jakiś telefon przerażający, jeśli chodzi o wymiary. Myślę, że nie będzie to dla mnie sprawiało żadnych trudności. Aha, jeszcze mieliśmy ten bumper sprawdzić, sorki. To jest ten Spigen z oryginalny, który teraz nosiłem. Czy oryginalny? Ten, który teraz nosiłem w S8C. On tu tak dosyć mocno zachodził na te ranty, co bardzo też chroniło. A tego tutaj wrzucimy. Też folię ochronną z tego case'a, powiedzmy sobie. Toż to nie jest case, według mnie to jest po prostu taki bumper. I z tyłu to samo trzeba zrobić. Pyk.
Koszt takiego do S10 w plusie, tego Spigena, jakby ktoś pytał. Się nazywa smartphone case. To jest bodajże 50 zł, albo 59, albo 49, 90, dokładnie nie pamiętam. Chyba coś około 50 albo 59 zł. S10. I tam wjeżdżamy z nim. Dobrze. I siedzi. Pyk. Tak nam teraz się prezentuje już. Zabezpieczony, powiedzmy sobie, od frontu. Tutaj nam wystaje powyżej tego rantu wyświetlacza i tego, czyli tak de facto kładąc go, nawet słychać, kładąc go w ten sposób, telefon nie dotyka ekranem do podłoża, tylko jest dystansowany tą gumą od tego obudowy gumowej, więc to też jest fajne. Boki nam dobrze zachodzą. I włączamy sobie go. Włączmy. Mamy telefonik. Nawet teraz lepiej, według mnie lepiej leży w ręku, bo ja trochę stresuję się nosić te smartfony, kiedy one są takie śliskie. A dzięki tym takim właśnie silikonowym case'om mam, no stabilniejsze one są jak dla mnie w ręku. Mniej się wyślizgują. Każdy lubi inaczej. Więc no, tak to się prezentuje. Dobra, idę się cieszyć tym telefonem. Dzięki za uwagę. Piszcie, jak mi to wyszło. Chociaż pewnie się będziecie ze mnie śmiali, że nagrałem amatorski film, no ale trudno. Co tam da się przejmował, nie? Dobra, to dzięki za uwagę, hejpa.